Witajcie z tej strony Gwiezdny Klucze oraz i siostrę. No i gramy w Gotujące Lamy 2. No więc o nie, tego poziomu nie lubię. Nie wiem co mam więcej powiedzieć. On jest gramy. Potworny. Siostra marudzi. Błagam, a ja będę gotował. Po tej dobrej. O. Jest, jestem podobny. Nie, czy wszystko ja muszę robić, będziesz. Masz to, makaron. To będziesz tym leniem, który będzie sam będzie robił masz wszystko, co tam chce. Znaczy w sumie będziesz tym leniem, który nic nie robi. To ja będę musiał wszystko gotować. Nawet kotlety. Kto by tam myślał, żeby lamorożec. Sam kozorożec, co tam nazwać inaczej. Musiał gotować sam kotlety. Kolorowanko. Pożar. Nie znieć pożar garnków mogę zrobić. Spokojnie, ja ci tu wszystko. Ty musisz mi przez. Ten. Widzę. To dorzucaj spokojnie, a ja w tym czasie przygotuję żarcie. Dobra. Oczywiście to ja jestem jak zwykle ten, który cokolwiek robi, a ty jesteś ta bardziej leniwa. Brawo! Order złotej lamy normalnie. Gdyby nie to, żeby program działał, to bym teraz stawił piękną lamistą pioseneczkę. By wszyscy wiedzieli, jak bardzo zlamiłaś się w moim odczuciu. Okej, okay, ups. Makaron zaraz mi się spali. Teraz mięso. Dobra, cicho. To podsumowywać. Co jest mi potrzebne. Masz mięso? Bo się inaczej pokupię. I grzyby też zaraz dostaniesz. Co i grzyb? Robi ci wdaje albo deszcz, chyba. A zresztą się zobaczę później. A, tylko talerze przydało się oddać. Bo tak jakby, no nie wiem, brakuje mi czystych. No fajnie, że teraz mówię. Cieszę się, że nie powiedziałem tego na koniec poziomu. Jeden ci dostarczyłam, więcej nie mogę. Czyli dostaniesz tylko mięso. A makaron już nie dostanę? Dostaniesz, ale dostaniesz makaron taki, w sensie, że z mięsem, ale tylko jeden. Talerzy brakuje mi na cokolwiek innego. Makaronik. Dobra. Miła i ci sieka mieszka. No, przynajmniej się do czegoś przydaje, że nie tylko stoisz przez prawie cały czas. A jeszcze? Za cicho mówisz. Jeszcze wydaje. Nie musisz wrzeszczeć, wystarczy, będziesz siedziała bliżej mikrofonu. Przesuń się. Czemu ja ci podniosłem patelnię z grzybami? Mówiłem bliżej mikrofonu. Nie wiem. Jeszcze lepszym pomysłem będzie, żebyś naprawdę siedziała bliżej tego mikrofonu, a nie wrzeszczał, to nic nie daje, tak czy siak. Więc, bo mnie wiedzieć. Więc proszę cię, przesuń naprawdę się bliżej tego mikrofonu z tym krzesłem. O, lepiej. Nie jesteś dalej w takiej samej odległości od mikrofonu. Już jestem bliżej. Teraz. I dzięki tej aferze nie zdążyłem ci przekazać żadnego żarcia. Jak się z tym czujesz? Dobra, to dostaniesz nagrodę grzyby. Mięso. A potem będziesz dostawała już same grzyby. Bo nie zasłużyłaś na więcej mięsa. Też. No dobrze. Super. Ty już masz wszystkie grzyby. Zrobione. Nie wiem. Gratuluję. Ups. Gratuluję po prostu. Gratuluję. Dobra. Teraz mięso i grzyby. Słuchaj, bo jedne grzyby mi się trzęsą. Dobra, no przecież mięso i grzyby lecą. Będzie pośpiesz. To będzie się ostatnie jedzenia. Najpierw mięso, potem grzyby. Makaron. Nie ma co już się śpieszyć, nie zdążysz. Masz 5 sekund. Chyba no. Nie będziemy mieć 100%. No jeśli nie będzie, to trudno, powtarzamy. Specjalnie dla ciebie. Yes! Fart. Ja naprawdę farciła raz z ciebie. Innej monety zabrakło do 500. Dobra. Ty już się tak nie ciesz. Zaczynają się tu poziomy. Poziom jakiś z diaksami. Ja chcę te diaksy zebrać. Nie da się. O, wjechaliśmy na nie. Jak na nie wjechać, ja chcę jeszcze raz. Nie wjechaliśmy. Wjechaliśmy na nie przed chwilą. Nie, jakoś się to udało. Wjechałem się na tego dużego. To był chyba bug. No, to trzeba zbugować jeszcze raz grę. Przecież bugowanie gry jest piękne. Nie. O, będzie sekretowy poziom. Tak. Będzie sekretowy poziom. Tak, tutaj. Lubisz sekretowe poziomy? Tak, zaczyna się. Ale co się zaczyna, bo ja nie rozumiem. Poziomy podziemne. No, w kopalni, jak prawdziwy górnik. Albo grać w Minecrafta czy Terraria. Któryż
to mięso. Ty robisz wszystko, ja nic. Tak będzie najlepiej. Nie. Tak. Burić to. O, o, mam grzyby. To mi dawaj grzyby obok. Masz grzyby. To ja ci muszę dawać do siekania. A ja będę rzucał w ciebie ryżem. Dobra, co ja tu. Czas na mnie płynie. Co ja na bałaganie? I co, że nie płynie? Bałaganie. Ja muszę i tak na bałaganić. Zrobić stertę ryżu. Dobra, chyba starczy. No za mało. Ja już sobie dużo ryżu przeszykuję, ile mogę. To ja rzucę grzybem. Grzyb z podłogi lepszy. Z tego, że w sumie grzyby się zbiera z... w sumie po części z ziemi, ale tak, grzyby z podłogi lepsze. Oczywiście surowe grzyby to wiesz, rzucam z potem pokrojone, bo ja nie będę ich kroił. Znaczy ten, jak kroił. Pokrojone to już nie kroił, tylko no smażył. Ale musisz smażyć. Nie będę, po co mam. Lepiej rzucać tobie. Ale ja nie mam jak tu smażyć. No to... Talerz, ukradłaś puste, nie zabrałaś ze sobą. No bo mięso nie jest nam potrzebne. Patelni. Patelnię biorę. Bardziej chodziło o to, żebyś wzięła chociażby już te, no nie wiem. Wszystko, żebym mógł ale spokojnie smażyć. Ale mięso mi nie jest potrzebne. I tak weź zrób z mięsem na później. Bożena. No co marudzisz? A tu nie ma tu żadnej Bożeny. Jestem ty tylko ja, kozołorożec morski. Robisz dodatkowy chaos niepotrzebny. Wiem, bo ty lubisz chaos. Nie lubię. Bo wywołuję ją na to, żeby... O, można wydać sam ryż. Nie. A czemu nie? Nie. Jakbym wydał, to co by się stało? Ach, przestań. Masz placek. Placka mogłam sobie kiedykolwiek wziąć. Nie, nie mogłaś. Nie pozwalam na to. No dobrze. Ja jestem ty od placki. Grzyby. To ja kroję mięso. Dobra. I zaczynamy wydawkę. Po co? Nie skończyłaś jeszcze żadnego dania. Skończyłam wszystkie. Nie masz jeszcze jeden pusty talerz? Dobra. To które robimy? Drugie mięso. Nie, mięso jest dla mnie. Ja będę chodził teraz z tą batalią do końca poziomu. Ej, ja sama wszystkiego nie ogarnę. Dasz radę, robiłaś już trudniejsze rzeczy. Na przykład? Kradziejka. Mięso mi ukradło. Za karę spalam... Znaczy tak, za karę. Za karę spalam te pieczarki. Nie! Mięso? No mięso. Jak nawet nie mam mięsa, to co mam robić mięso? Ty przecież nie chcesz mięsa. Jest potrzebne teraz. A mówiłaś, że nie chcesz. Ale teraz jest potrzebne. To myj te naczynia, to wtedy dostaniesz mięso. Myj już naczynia. To ja idę spalić grzyby. Nie spalaj! Będą potrzebne! No to... To zabieraj, bo blokuj mi patelnię na mięso. No jasne, nawet nie wzięła ze sobą mięsa. Masz patelnię no. Z podłogi. Weź sobie tę patelnię z powrotem. A po co mi patelnia? Żebyś smażył. Nie będę smażył, będę rzucał na patelnię. Na patelni się gotuje, to w garku się smaży, zapomniałaś? Nie. Tak. Masz grzypa. Muszę talerze umyć. To szybciej myj te talerze, bo ja sam nie ogarnę wszystkiego. Wcale nie pomogłeś. Dobra, zaraz dawaj jakiegoś grzypa czy coś, żebym mógł to w końcu dobra. Ogarnąć. Ale nie do dziury, proszę cię. Dziury nie potrzebują grzybów. Dalej jesteś za cicho. Dokąd ja ryż muszę wstawić? Nie no, chyba wiecie co. Lepszym pomysłem niż mordzenie siostrze, że za cicho będzie danie 10%, czy nawet jeszcze więcej niż 10% na mojego mikrofona. A to będzie dużo mądrzejsze. Więc znowu jakiś taki... Nieogarnięty odcinek mi wychodzi, ale powinno zaraz być dobrze tylko. Oj tam. I tak cię nie słyszą, siostra, więc nawet nie masz co gadać. A dobra, daj 15, teraz powinna być słyszalna. Gadaj. Mówię. Okej, jakkolwiek cię słyszą, to teraz tylko zarzucę wzmocnienie i będzie dobrze. Dobra. Hura, normalnie. Rady. Dobra. Miejmy nadzieję, że zbyt długo to nie było tak, że jesteś niesłyszalna, bo w sumie... O, mięso. Mięso na talerzu. Dobra, przynieś mi. I tak można wydać. Nie! Czemu nie? Bo placek jest potrzebny. No to zrób placka. No zrobiłam placka. Nie zrobiłaś, tylko wyciągłaś ze skrzynki, a chciałam świeżego, takiego usmażonego przez ciebie. Rzuć ryż. Nie umiem.
Miałem wysypać ryż na podłogę, ale nie rzucić ryż. To wysyp. No wysypuję przecież ciągle. O. Czemu nie mogę usmażyć talerza? Bo talerzy się nie smaży. No czemu nie? Byłby smaczny, takie smażone talerze. No, weź placka. Weź placka! A po co? No bo to jest burrito jednak, wiesz? Nie, nie wiem. Mogłeś już te grzyby siekać, dobra? Nie, nie mogłem. Musiałem zanieść placka. Ja mogłam sobie tego placka wziąć. Nie zdążyłabyś. A powiedz mi, gdzie jest moja patelnia? Ja ci patelni nie skosiłam. No nie, ale leży u ciebie. Nie ruszyłaś, patelnia u ciebie była, no wcale. Wcale jej nie ruszyłaś. A teraz dawaj szybko zaliczaj, inaczej nam przepadnie nasze piękne razy cztery. Co? No to. To ty tutaj nie wyrabiasz, nie ja. No. Placek! No i co? Zdążyłem spokojnie, widzisz? Tak, spokojnie. No tak, ja zdążam. To ty nie zdążasz. To jest na talerze. No to mam w końcu myć talerze, czy nie? Tak, masz myć talerze. Dobra. No to przygotuj ryż i placka. To może zdążę. Placek. No i nie zdążyłem, bo oczywiście mi blokowałaś. Dzięki. Nie blokowałam. Po prostu nie musiałaś ruszać tego. Miałaś mieć przygotowana, a nie ruszać ciągle. Pamiętaj, że ty możesz nawet, że nawet do rąk można przekazywać. Z rąk do rąk. Tak więc naprawdę, siostra, nie musisz się przejmować tym, żeby coś kłaść. A teraz proszę, weź burrito, daj mi je. No tak, widzisz? Magia. Wow. I zepsułaś nasz licznik. I tak będziemy mieć. A przez co nie będziemy mieli sekretnego pozioma? Będzie. Nie, bo trzeba ukończyć poziom z licznikiem, żeby go odblokować. A skąd ty niby wiesz? Stąd, że sama mi to mówiłaś jakiś czas temu? Nie. Tak? Są różne wymogi odnośnie poziomu. Tak. Nie ma różnych. A jeśli są, to proszę udowodnij. Dobra, robimy sekretny poziom. Oczywiście specjalnie dla siostry, bo siostra tego nie umie. Będzie fajnie. Jakaś winda. Nie, że tylko... Tak, ja będę stał tylko u góry. Gotowanie na pasze, wiemy. Ale zawsze będą to przypominać, bo to zawsze może być nasz pierwszy poziom. Tutaj jedę po Monkę. Jak to działa? Sama będzie jeździć. Zobaczysz. Tutaj jedę po Monkę. Masz Monkę. Krewetkę byś rzucił. O nie, dwie Monki się zmieszały. Nie rzucaj ich tu. W inną stronę. No. Jak ja mam tą krewetkę wziąć, geniuszu? Nie wiem, ale może wyciągnij miskę, w której się mieszają dwie mąki. A co te dwie mąki? Niech się spalą. Nie spalą, a teraz masz krewetki. Boże! No co? No i patrz, i widzisz, i się nie spali. Się zelektryzowało, mówiłem. No to o to mi chodzi, żeby się zelektryzowało, o to mi chodziło, no. To załatw to wszystko. Wszystko zepsułeś. Nie zepsułem niczego. Zepsułeś. Nie. Bo już mogliśmy robić drugie zamówienie. Boże! Aż tyle tych krewetek nie musiałeś dawać. Musiałem, bo sama tego chciałaś. Dobra, to ja porzucam jeszcze Monką w różne strony świata. O, miska moja. Wiesz co, ja się zajmę górą. Czemu? Będzie łatwiej. To ja idę usmażyć krewetkę z Monką na parze. Postaw mi ją. Nie. No, mięso. No, upuszczaj ten garnek na dół. Czemu w tej grze nie ma opcji skakania? Byłoby wtedy za łatwo. O, sama Monka. Trzeba ją zmieszać z mięsem. Oczywiście pokrojone, bo takie niepokrojone to na co komu? Dobra, to pa. Nie ogarniam tego poziomu. To nie ogarnię, ja za to ogarniam. Tak ogarniasz, że dopiero jedno zamówienie? No tak, bo ja chcę przeszkadzać, a nie robić zamówienia. Więc rozumiesz. O, ryba. Ja już jedną rybę. A ja wrzucę rybę do parowaru. Ale trzeba ją posiekać. Idź! No co mnie zrzucasz? Bo musiałeś to wziąć. Ale ty nie umiesz rzucić nawet rybą do parowaru. To udowodni co. Rzuciłam. Bo ci kazałem. Sama byś tego nigdy nie zrobiła. Zrobiłabym. Nie, bo nie umiesz. Teraz przepraszam, ale musimy zmarnować czas i nie zdobyć żadnego zamówienia. Dziękuję. O nie, są brudne talerze. A nowe się nam nie będą pojawiać, bo brakuje nam miejsca.
Bo krewetka zajmuje miejsce, w którym na talerze miałoby być. Jej, już no nieźle się to udało. Nie mamy już czystych talerzy. No to daj, umyję. Nie zdążysz. I zepsujesz nam kombo znowu. Ten... Z dużo tego narzucałeś. No bo chciałeś, żebym tego rzucił trochę, co zrzuciłem? Nie, tak dużo, geniuszu. No czemu nie? Przecież jest fajnie. Tu się można nawet pogubić. Bo teraz ja w ciebie tak mokro porzucam, wiesz? Rzucaj, mi to nie przeszkadza. Ale fajnie jest, jak tak rzucasz mąką i się podwójne mąki gotują. Ciekawe, co by się stało, gdyby się upiekło mąkę z mąką. Można spróbować. No to ja to zrobię. Specjalnie do ciebie. I tak będziemy musieli ten poziom powtórzyć. No to powtarzasz go sama, bo mi się nie chce. Nie, sama nie dam rady. No, proszę. Podwójna porcja mąki. Wszędzie masz mąkę. No i dobrze. No nie, nie da się mąki z mąką wepchać. O ja złe, nie to. I tak tego poziomu nie zaliczymy. No to jak nie zaliczysz, to twoja sprawa. Ja zaliczę. Na pewno zaliczysz. No ja tak. Trzeba mniej chaosu. Nie, no to musi być mniej ciebie w tej kuchni w takim razie. Przestań. No ty robisz tu chaos, a nie ja. Co? A kto mi zaczął krewetami wszędzie walić i mąką? No, trochę rzuciłem, owszem, ale proszę. Teraz ty tyle porozrzucałaś mąkę, jest tego więcej niż kiedy ja to robiłem. Chcę pokazać, jaki jest chaos, jak tak będziesz robił. Nie ma żadnego chaosu. Jest. Rozumiem, ja rzucam tak, żeby to nie wracało do kuchni, tylko żeby to zostało tam na tych ścianach całych. No i dziękuję, zero gwiazdek. O, jest jedna. Mech. A no tak mech, co tak robi? Ura, mech. Dobra, za karę musisz jeszcze raz zagrać. Ty masz sama. Nie dam sama rady. No to nie narzekaj na mnie. Ja będę robił po swojemu albo robisz to sama, całkowicie. No to przygotuj marchewkę i krewetkę. Nie w taki sposób, i trzeba je pokroić. No. I uwaga, no uda się. Krewetkę. Doczuł mi krewetkę. Nie tam! Tu mi rzuć krewetkę. Dobra. Tego szybko, bo mąka już jest potrzebna. Ten do mieszania dalej. No co ty też zrobiłaś z tą krewetką? To sama tak wzięła się, rzuciła. I się zelektryzowało prawie. Tak. To musisz teraz jeszcze raz to robić. Jakie nagle lagi były? Nie było żadnych lagów, to by się to wydaje. O, marchewka. Tylko, że nie można nawet jej dać, bo trzeba najpierw zrobić krewetki. Nawet można upuszczać ich po prostu na windę. No można. Tylko po co? Wyszuk mąkę jedną. Ups, spadłem. Dobra. Mąkę prosiłam. No to proś mąkę, ja będę teraz... Ja tam muszę te potrawy dostarczać. A ty musisz przypilnować, żeby ryba się nie spaliła. Pamiętaj, ja sam wszystkiego nie ogarnę. No, też robię. Mhm, bardzo dużo widać. A kto sieka? Tak, siekań to wszystko. Przynosi. Gdzie jest druga miska? U góry, a gdzie? No dobra, szybciej. No, to rzuć mi mąkę. Nie mówię o tym, mówię o parowarze. A poza mąkę sama sobie możesz wziąć, nie musisz ciągle mi kazać tego robić. Ja co chwilę łażę i wydaję. Nawet mąki jednej nie możesz sama wziąć w tym czasie. To czemu ciągle mówisz daj mąkę i daj mąkę tylko? To pokazuje co innego niż mogę sama to zrobić. O, czemu to się jeszcze nie skończyło mieszać i leżało na ziemi? Nie wiem. Chyba, że to nie leżało na ziemi, mi się wydawało tylko. Nie wiem, czy jestem tak rozkojarzony, że po prostu mogłoby to być na różne sposoby. Teraz ogarniamy rybę. Talerze tu należą. No to niech leżą. Weźmiesz? Nie, nie mogę. Okej, dobra, to jeszcze nie było gotowe.
Coś mi mówi, że i tak się nie uda. Ale idzie nam już lepiej. Nie szczególnie. No to przynieś jakieś talerze, i tak tego nie wydamy bez talerzy. Teraz nie jest kolejna ryba. Zepsuć kolejność. To się mówi wcześniej. No, mówiłem to wcześniej, zanim to jeszcze ty położyłaś. Ale ty i tak lubisz psuć kolejność, więc no. Nie psu, nie lubię. Opóźnioną reakcję. Nie lubisz psuć kolejności. Bo uwierz, jak już kilkukrotnie ją zepsułaś. Ja mam trochę opóźnioną reakcję. No to popracuj nad refleksem. Może nie wiem, patrz też na listę tego, co, jak, gdzie trzeba zrobić, a nie tylko polegaj na tym, że ja ci będę mówił. Ja też patrzę na listę. Gdybyś patrzyła na listę, to by do tego nie doszło, żebyś psuła tą kolejność. A teraz proszę, znowu nie będzie trzech gwiazdek. Coś mówiłeś? Tak, mówiłem, że nie będzie trzech gwiazdek. Co? A nie mówiłem, że w tym poziomie. Bożena. Nie ma tu żadnej Bożeny. Ja tak sobie mówię, no. No, ale nie woi Bożeny, jakiej tu nie ma. Ona i tak się nie słyszy. Tu. Nie. Po co? Ten poziom będzie nudny. Dobra. To ja włożę do ryżu wodę. Mięso. Okej. To masz kurczaka. I masz placka. I masz mięso. I jeszcze do tego kurczaka. Przeszkodziłeś mi. Nie ma za co. Lubię przeszkadzać. Przeszkadzanie jest fajne. Dobra. Masz ryż? Po co mi ryż? Masz ryż? Przecież już gotowałam wystarczająco dużo ryżu na całą rozgrywkę. O to, bo to już wydam placek z ryżem. Tego się nie wydaje. Czemu nie? Nie, ups, spadłem. Z ryżem i talerzem. Daj mi ryż. Nie kurczak. Dobra. Poziomy. Czemu nie lubisz? Przecież on fajny jest. Co ci się w nim podoba? Wszystko. Najbardziej to, że w końcu jest jakieś utrudnienie niż zwykły poziom. Nie lubię, jak jest trudny. No, nie lubisz. A ja dzisiaj nawet opowiadałem, chociażby w Gotiku, że lubię, kiedy jest trudno. Więc widzisz... Kto lubi, ten lubi. No, ja mówię, że ja lubię. Więc ze mną się raczej nie dogadasz łatwo. Dobra. Ryżu. Żyr. Nie, no to jest ryżu. Żyr. A mów to, co chce ta. A teraz przepraszam, ale kurczak ci się właśnie chce usmażyć tak na czarno. No właśnie go zdjęłam. Ryż. Musiałeś to tam położyć? Tak, musiałem. Brawo. O, kurczak. Przynajmniej z kurczaka. Bez kurczaka wpadłam. No. Robisz mi dodatkowy chaos tu. Nie, nie robię chaosu. Robisz. Nie. Spokojnie przyjedzie do ciebie, tata. Nie przyjechała do mnie patelnia. Zakłamałaś. Jak zwykle to jestem ten, który tutaj wszystko ogarnia. A ty jesteś ta, która tu wszystko lami. Dobra. Tak, dobra, teraz kolejne mięso. Już wydałem te mięsa. Ale jest następne? No to niech będzie następne. Mnie nie interesuje, co następne, tylko co jest obecnie. Czy ty właśnie wyrzuciłaś to, co gotowałaś? Nie. Widziałam, jak coś zrzucałaś, więc mnie nie okłamiesz. To, co posiekałam dopiero, a nie gotowałam. Mhm. Nie kurczak! To, co ty chcesz, jak nie kurczaka? Mięso! Aha. Chociaż kurczak to też mięso. Tak, ale... A, zresztą, co ja ci będę tutaj uczył o mięsach? Mięsologia to nie jest moja specjalność. Mięsologia! No co? Ja czasem... Nie ma tu żadnej Bożeny, już ci tłumaczyłem. Gdzie to mięso? No. Eugeniuszu. Nie jestem Eugeniusz. Jestem kozorożec morski. Chciałam surowe mięso usmażyć. Dobra. Ryża nie ma, więc się nie uda. Gdyby był ryżu, to by się udało.
Chociaż może. Kto wie? Teraz ja skanowałam, że trzeba mieć naczynia. No brawo. Zobacz, się nie udało i pewnie nie będzie trzech gwiazdek. Będę. Miało nie być. Nie wiedziałam, że będą. No to dobrze, bo idealnie udało się zrobić trzy gwiazdki na koniec odcinka. Tak więc, no. Miejmy nadzieję, że więcej w następnych odcinkach już nie będzie takich problemów. Na to tym jest kończymy. Ostatni z tej krainy. No, ale i tak na tym kończymy. Dziękuję za obecność, no i do zobaczenia już w kolejnych epizodach nieudolnych gotowań wraz z lemistą siostrą. No i trzymajcie się. Cześć! Hej.